godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 moda, który się nazywa Mistcraft i dodaje nam takie różne światy do naszej gry. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. I Mistcraft pobiera się z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy i tutaj jest taki mały download i jest napisane, żeby sobie kliknąć tutaj, to wtedy się przejdzie na stronę z plikami do pobierania. Zatem jak się pojedzie jeszcze troszeczkę, to tutaj są wszelkie wiadomości na temat tego moda. OK, czyli klikamy tutaj i jesteśmy przeniesieni na taką stronę i tutaj mamy najnowszą wersję Mistcrafta i tutaj jest download, tu i tutaj stąd właśnie pobieramy, na to klikamy i stąd pobieramy. Tu jeszcze sobie możemy kliknąć na Mistcraft Forums, żeby sobie popatrzeć, co tam się dzieje. W każdym razie tutaj stąd, z tego miejsca pobieramy. I myślę, że jak będą jakieś poprawki, nowsze wersje i tak dalej, to zawsze jako pierwsze się będzie pokazywało to, co jest najnowsze. Także tutaj właśnie stąd pobieramy. Jak mamy pobrane, możemy sobie zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i uwaga, Forge na wersję 1.7.2 z końcówką minimum 1065. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta, to dowiecie się, skąd pobrać launcher i jak go zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 346. A potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję z końcówką minimum 1065. W tej chwili rekomendowana jest 1060, ale ten mod działa dopiero od wersji 1065, więc taką końcówkę minimum potrzebujecie do tego, żeby ten mod zadziałał. OK, co robimy, żeby zainstalować? Wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming. Wynajdujemy folder .minecraft, w którym mamy już zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.2 z końcówką minimum 1065 i ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o tym, żeby sobie kopiować ten folder, żeby nie było potem problemu, że coś straciliście albo coś takiego. OK, jak już mamy skopiowaną gdzieś, ten folder .minecraft, no to przystępujemy do instalacji. Otóż wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Mistcraft do folderu mods. I mamy, i jest koniec instalacji, zainstalowane. Wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Uruchom, chwilę czekamy, aż się uruchomi. I jeszcze chwilkę. O, i jak widzicie, mam Forge z końcówką 1065. Tutaj też to widać. Klikamy play. I czekamy jeszcze chwilkę. I za moment będzie, będzie. Kiedyś instalowałam, pokazywałam znaczy instalację tego moda na wersję 1.6.4 bodajże, ale za nic w świecie nie pamiętam, co tam się robiło w tym modzie. Dobra, jest Minecraft Forge 1065 i wchodzimy do folderu mods i szukamy Mistcraft. Mistcraft jest, Mistcraft gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w wybranym świecie. Także nie pamiętam w ogóle, jak to się z barki pod
po drodze do świata i z tych kartek się robiło notatniki i one mogły nas przemieścić, to znaczy no, mogliśmy sobie tworzyć wtedy inne światy i tam się do tego, do tych innych światów dostawać. Ej, co zrobiłam? Dobra, nic nie zrobiłam. Okej, okay, no i co nam tutaj ten mod przyniósł? Przyniósł nam butelkę z inkiem, z tuszem, jakieś stoły i właśnie książki takie. Ta nam będzie potrzebna i taka nam będzie potrzebna, żeby sprawdzić po prostu, czy możemy się przemieścić do innego świata. Bo mówię, nie pamiętam, jak to się robi wszystko. Wszystko musicie sobie... O, tutaj jest jeszcze coś. O, to nam będzie też potrzebne. No, tutaj są jeszcze... O, zresztą wejdźmy sobie na Creative. I jak zrobimy tutaj, to tutaj są wszystkie właśnie rzeczy dotyczące tego moda. A tutaj są te kartki, które podobno zbiera się właśnie biegając po zwykłym świecie. I wtedy można sobie stworzyć jakby swoje opisy do tych książek. Dobrze, ale mi chodzi o to, żeby sprawdzić, czy na pewno przejdziemy z powrotem. Okej, okay, dobra. Aha, to nam się zwiększa age. No dobra, nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale wiem, że potrzebujemy tych dwóch książek, żeby sprawdzić, czy możemy przemieścić się do innego świata i wrócić, co jest najistotniejsze w tymże modzie. Dobra, zróbmy się jeszcze z powrotem na survival. Okej, okay, sobie zaznaczymy. Tutaj tą zieloną książką się zaznacza właśnie miejsce w świecie, do którego się chce wrócić. Mamy Overworld i ją sobie tutaj możemy położyć, tą książkę. Nie wiem, jak się zdejmuje z tego. A tutaj mamy już też zapisaną jakąś książkę. Właśnie nie wiem, jak to się robi. I po prostu tutaj, jak klikniemy prawym przyciskiem, to mamy, że możemy się przemieścić do jakiegoś... do epoki czwartej, nie wiem, chyba tak. Także przejdziemy sobie do epoki czwartej i wrócimy.